Zebraliśmy się dzisiaj z ważnej, ważnej dla nas sprawie. Pół miesiąca temu, w połowie października otrzymałem telefon od pani Beaty John Ozimek z Gazety Wyborczej z Opola. Zdobyła mój telefon na naszej stronie naszego koła z prośbą o pomoc. Jest taka grupa założona też przez te osoby, która funkcjonuje na Facebooku. Jest to tak zwane Forum Wsparcia dla Afgańczyków. Wszyscy pamiętamy, jak była ewakuacja ludności afgańskiej z Afganistanu przed opuszczeniem wojsk amerykańskich i ta grupa uchodźców trafiła właśnie w Opolskie. Trafiła tam w Opolskie, tam przechodziła kwarantannę, a później została rozdysponowana do wszystkich ośrodków dla cudzoziemców w całej Polsce. I okazuje się, że część tych właśnie uchodźców trafiła do ośrodka dla uchodźców bez woli. Pani Beata stwierdziła, że nasze stowarzyszenie jest najbliżej tej miejscowości i zwróciła się o pomoc. Bezwolę znam tylko jako bazę wojskową, czyli swego czasu tam byłem i wiem, że to jest, ten ośrodek jest oddalony od wszelkich miejscowości, no dosyć daleko. No i chodziło o to, że pomoc ta miała mieć wymiar fizyczny, czyli po prostu potrzebowali rowerów. Potrzebowali rowerów do tego, żeby móc pojechać po lekarstwa do miasta, czy do Wisznic, czy do Radzynia Podlaskiego. Pani Beata zapytała, czy jesteśmy w stanie pomóc. Nasze koło, zebraliśmy się, telefonicznie uzgodniliśmy, że trzeba działać. Pierwsza myśl, pomoc miasta. I tu jest, chciałem właśnie serdecznie podziękować panu prezydentowi miasta Michałowi Litwinikowi za to, że wsparł nas w działaniu i Straży Miejskiej, która przyczyniła się do tego, że pozyskaliśmy te właśnie tu stojące dwa rowery, żeby móc je właśnie przekazać do bezwoli. Te rowery doprowadził do porządku Bicyk Serwis. To jest tutaj niedaleko, 200 metrów stąd, na ulicy Ogrodowej zakład, który nieodpłatnie, podkreślam, nieodpłatnie przygotował nam te dwa rowery. No i z tymi rowerami właśnie kolega przyjechał swoim prywatnym samochodem. Ładujemy, jedziemy i przekażemy tym Afgańczykom, którzy są tam na miejscu. Nawiązałem też kontakt z panią Najib Hasima, ale pani Hasim Najib na Messengerze napisała mi, że pomoc jest tam potrzebna, ale nie tylko właśnie w tych rowerach, bo są dzieci, są dorośli, ona jest prawniczką, studiuje i potrzebny by był czy tablet, laptop, który by mogła wykorzystać do nauki, bo mówi, że ma tam jakiś, który dostała, bo swój straciła właśnie w Kabulu, kiedy na tym lotnisku były te wszystkie zamieszania i teraz jej taki sprzęt by się przydał, a dzieciom po to, żeby mogły tam spędzać czas czy na zabawie, ale też i edukacji. Na naszej stronie myśmy taki apel wystosowali, prosiliśmy społeczeństwo, podałem nawet swój numer telefonu, że do kontaktu przed tym, no na razie jest bez odzewu. Liczę też na wsparcie swojego zarządu głównego. Wystosowałem pismo do pana generała Woźniaka, naszego prezesa, o pomoc. Taki tablet to jest kwestia około 500 zł. To nie jest dużo, a podejrzewam, że dla takiego dziecka będzie na pewno pomocą. No i przede wszystkim myślę, że chodzi o to, że jesteśmy gospodarzami. Przyjechali goście, a gośćmi się trzeba zająć, więc od razu odpowiadam dla tych, którzy by mieli jakiś sprzeciw, nie, że pomagamy innym, zagranicznym, a swoim nie pomagamy. Nie tak. Twierdzę i stanowczo mówię, że myśmy tam jeździli, myśmy tam pomagali, tam nam pomagano i naszym wręcz obowiązkiem jest teraz pomóc im, bo oni tutaj przyjechali i nie mają nic.